die Nachricht, dass mir heute diese Ehrung zuteil wird, hat mich total überrascht. Wiadomość, że zostanę w ten sposób zaszczycony, całkowicie mnie zaskoczyła. Denn ich kann nichts anderes tun in dieser kurzen Dankesrede, den Dank, der mir ausgesprochen wird, Ihnen allen und noch vielen anderen weiterzugeben. Ponieważ dzisiaj jedyne, co mogę zrobić, to to, że jakby oddać, przekazać Państwu te podziękowania, które sam otrzymuję. Ich muss ein paar persönliche Worte zu meinem Lebensweg sagen. Chciałbym powiedzieć kilka osobistych słów na temat mojej drogi życiowej. Sie haben gehört, ich bin Jahrgang 30. Słyszeliście Państwo, że urodziłem się w roku 30. Und so bin ich wie die Mehrzahl aller Deutschen in eine nationalsozialistische Schule und Jugendorganisation gegangen. I dlatego tak jak większość Niemców wtedy byłem członkiem, chodziłem do szkoły i byłem członkiem organizacji tamtejszych ówczesnych organizacji niemieckich. Man kann sich heute nicht mehr vorstellen, wie bis in den weitesten Kreis der gesamten Bevölkerung der Nationalsozialismus seinen Einfluss gemacht hat. Dzisiaj już trudno sobie wyobrazić, do jakiego stopnia nazizm po prostu wpływał na społeczeństwo. Und ich kann dieses dunkle Kapitel nur mit dem einen Wort bezeichnen: ich schäme mich. Ten ciemny rozdział mogę podsumować tylko jednym słowem czy zdaniem. Wstydzę się. Wir sind erst aufgewacht, als der Krieg zu uns in Deutschland zurückschlug. Dopiero wtedy się obudziliśmy, kiedy wojna uderzyła w nas, Niemcy. Als meine Heimatstadt Dresden unter den Bomben zerstört wurde, kiedy war ich in einem der Kämmer. Kiedy moje miasto rodzinne, Dresden, zostało zniszczone przez bomby, byłem w jednej z piwnic. Miałem 14 lat. Und was danach kam, war auch so, dass ich ungern daran denke. Lothar Kreisig und Günter Zeichen, den beiden, die die Arbeit von Söhnezeichen verwirklicht haben. Takim bardzo ważnym wydarzeniem było dla mnie spotkanie z panem Kreisigiem. Günter Zeichen. Z panem Zeichen, którzy rozpoczęli akcję Znaki Pokuty. Schon in den beiden Personen nur deutlich ein evangelischer Jurist und ein katholischer Jugendherr, für sie sehr geholfen. Tutaj widzimy już w tych dwóch osobach charakter całej akcji. Z jednej strony mamy protestanckiego prawnika, a druga osoba to katolicki chyba duchowny zajmujący się młodzieżą. Wie reich ist mein Leben geworden durch die Begegnung mit Polen. Jak bogate stało się moje życie poprzez spotkanie z Polską. Und die Begegnung mit so vielen Freunden zeigt mir, dass es wie ein zweites Heimatland ist. I spotkania z tylu przyjaciółmi właśnie pokazuje mi, że ten kraj stał się moją drugą ojczyzną. Das ging schwierig los. Początkiem były ciężkie. Denn die DDR-Regierung hatte kein Verständnis für das Wort Versöhnung. Ponieważ rząd NRD-owski nie rozumiał słowa pojednanie. Alle Bemühungen, eine Genehmigung zu bekommen, nach Polen zu reisen, scheiterten. Wszystkie starania o to, żeby dostać pozwolenie na wyjazd do Polski, spełzały na niczym. Die Regierung sagte: wir sind alle kommunistische Bruderländer, wir brauchen keine Versöhnung. Rząd mówił, my wszyscy jesteśmy braćmi w komunizmie, więc tutaj żadne pojednanie nie jest potrzebne. Und die Schuldigen an Hitler-Deutschland wohnen im Westen. A ci, którzy byli winni, ci mieszkają na Zachodzie. Heute hat sich gezeigt, wie schlimm solche Vorverurteilungen waren. Dzisiaj widzimy, jak złe schematy. Wir sind nur heimlich in ihr Land gekommen. Przyjeżdżaliśmy do was tylko w tajemnicy. Nicht als Gruppe, sondern Einzelpersonen. Jako grupa, ale jako pojedyncze osoby. Weil wir die Einladung bekommen haben von Freunden von Kiew und dem
ponieważ otrzymywaliśmy zaproszenia od po prostu przyjaciół, od znajomych. Und haben uns dann jenseits der Grenze getroffen. Und diese erste Gruppe ist dann unter Begleitung eines katholischen Priesters nach Oświęcim gezogen. Spotykaliśmy się wtedy już po przekroczeniu granicy, a pierwsza grupa pojechała do Oświęcimia pod kierownictwem katolickiego księdza. Freiwillige, wir würden das schon für ein ganzes Jahr, könnten wir nicht mehr haben. Nie było możliwe znaleźć wolontariuszy na cały rok. Denn alle waren eingespannt in das Ausbildungs- und Arbeitsleben. Ponieważ wszyscy byli zaprzęgnięci w tamtym systemie szkolnym i pracowniczym. Jeder hatte nur drei Wochen, oder? Każdy miał tylko 3 tygodnie urlopu. Und zwar erstaunlich, dass der Hunderte Jahr um Jahr zwei Wochen von diesen drei Wochen opferten, um eine gemeinnützige Arbeit, einen Freiwilligendienst im Sommerlager zu leisten. I no, dziwne właśnie, zaskakujące było to, że co roku setki ludzi poświęcało 2 z tych 3 tygodni po to, żeby tutaj przyjechać i pracować w ramach tych obozów letnich organizowanych przez akcję. To był taki mały krąg, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Aber was wir erlebt haben, war eine Öffnung der Grenzen, inneren Grenzen, und war eine Weite des Horizonts. Ale to, czego doświadczyliśmy, to było otwarcie granic, wewnętrzne granic i poszerzenie horyzontów. Und so wie wir das hier mit den polnischen Freunden erlebt haben, haben wir es auch erfahren dürfen mit jüdischen Menschen. Tak samo jak to, czego doświadczyliśmy z polskimi przyjaciółmi, tego też doświadczyliśmy z Żydami. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Leipzig, die sich israelitische Religionsgemeinde nannte, przewodniczący żydowskiej gminy w Lipsku, która się nazywa gminą izraelicką, bekam schon ganz große Schwierigkeiten, weil das Wort Israel nicht vorkommen durfte in der Terminologie der DDR. Miał problemy, ponieważ samo to słowo Izrael nie mogło się pojawiać w narodowskiej terminologii. Er selbst war Überlebender von Auschwitz. On sam osobiście przeżył Auschwitz. Dann in der Armee hier, in der Untergrundarmee gekämpft. Walczył w podziemiu. Ein so aufrechter Mensch hat sich auch bei den DDR-Behörden nichts sagen lassen. Więc taki prawy człowiek nie pozwolił sobie na to, żeby NRD dyktowało mu warunki. Und wir sind zusammengewachsen zu einer Gemeinschaft, die wir versucht haben, das, was wir gelernt haben, weiterzugeben. Więc staliśmy się wspólnotą, która starała się przekazać to, czego sama się nauczyła. Schon in DDR-Zeiten hat es dann eine Vortragsreihe gegeben, Monat für Monat, Lernen des Judentums. Już wtedy w NRD był cykl miesięcznych wykładów, na których była mowa o judaizmie, gdzie można się było czegoś nauczyć właśnie o judaizmie. Wie viel Zulauf das hatte, kann man sich vorstellen, weil dieses Thema in der Öffentlichkeit überhaupt keine Rolle spielt. Można sobie wyobrazić, ile osób było zainteresowanych, ponieważ oficjalnie takie tematy, ten temat w ogóle nie istniał. Bis zu 200-300 Menschen kamen in einem Tag. Do 200-300 osób przychodziło w jednym wieczór. Und vor allem haben wir gelernt, diese alte Überheblichkeit der Christen über die Juden, die alte missverstandene Trennung zu überwinden und füreinander neu offen zu sein. I przede wszystkim chodziło nam o to, żeby przezwyciężyć tę taką starą arogancję chrześcijaństwa wobec Żydów i nieporozumienia między nimi. So ist diese den Menschen zu danken, die uns diese Möglichkeit ergeben haben, sowohl den polnischen als auch den jüdischen Freunden, damit wir hier ein Stück des Lernens weiterfahren. Więc należy tutaj podziękować tym wszystkim, którzy nam w tym pomogli, zarówno przyjacielom z Polski, jak i żydowskim przyjacielom. Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich, steht im Römerbrief. Nie ty niesiesz korzenie, lecz
ist das Zeichen des Bundes. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Er soll das Zeichen meines Bundes sein zwischen mir und der Erde. To będzie znakiem przymierza, które ja ustanawiam między mną a między wami, między każdą istotą żyjącą, która jest tam. In unserer Nikolaikirche gibt es ein Bild, auf dem über dem Altar ein großer Regenbogen zu sehen ist. W naszym kościele jest ogromna tęcza malowana. Und ein Rabbiner hat uns besucht und war so begeistert auch von den Palmen. Die Säulen haben solche Palmen, grüne Palmen in unserer Kirche. Odwiedził nas kiedyś Rabin i był tym bardzo zafascynowany. Są tam też takie palmy namalowane. Tam das ist der Bild. Hier möchte ich mein Predigen. I do tego stopnia, że powiedział, no tu kiedy chciałbym prawić kazania. Und unvergesslich, dass wir beide gemeinsam auf den Kanzel der Nikolaikirche gestiegen sind. I wtedy razem podeszliśmy do pulpitu w kościele. Und über den Friedensbogen gepredigt haben, den Gott über uns gestellt hat, um uns zu versöhnen. I mówiliśmy właśnie o tej tęczy, która jest znakiem pojednania. Ich will schließen, dass ich sehr dankbar bin auf nochmal einen neuen Lebensabschnitt nach dem Aufbruch zur Demokratie erlebt zu haben. Zakończę tymi słowami, że jestem wdzięczny za to, że mogłem jakby przeżyć nowy etap życia po wszystkich przemianach i po początkach demokracji. Und zu wichtigen Entscheidungen haben wir helfen können, die Brücke der Städtepartnerschaft zu bauen zwischen Leipzig. Za to, że mogłem pomóc budować mosty między miastami, między Lipskiem i Krakowem, między Lipskiem i Polonią. Dass wir jüdische ehemalige Leipziger, die noch rechtzeitig fliehen könnten vor der Hitler-Diktatur, einladen, ja, klar, das ist ein Stück ihrer früheren Heimat kennenlernen. Również za to, że możemy zapraszać do nas Żydów, którym się udało uciec z Niemiec jeszcze przed wojną. Teraz przyjeżdżają już i dzieci, i wnuki. Żeby te kontakty były coraz lepsze i żeby ta wspólnota z Izraelem była coraz silniejsza. Ważne jest dla mnie to, żeby to, co robimy wewnątrz, pokazywać również na zewnątrz. Denn insgesamt ist leider die Bevölkerung auch in dem Osten Deutschlands immer noch von Selbstbehauptung, von Überleben, von Wohlstand und von Gleichgültigkeit überlagert. Ja, generalnie również w NRD wielu ludzi jest koncentrowanych na sobie, na dobrobycie i tak dalej. Und die Partei der NPD versucht, den alten Ungeist auszubreiten. Partia NPD, która próbuje rozruszać na nowo to, co było kiedyś. Der Fremdenfeindlichkeit und wrogość wobec Żydów. Umso wichtiger ist mir, dass wir nicht nur unter uns bleiben, sondern etwas ausstrahlen von dem, was Gott uns ermöglicht hat. Dlatego ważne jest, żeby nie zamykać się we własnym kręgu, ale pokazywać to, co Bóg nam darował, co nam umożliwił. Und so begehen wir nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Stadt drei Termine. Dlatego w Lipsku obchodzone są, ustalone są trzy daty. Das ist der 1. September. To jest 1 września. Der schreckliche Überfall der Deutschen auf ihr nach Polen. Czyli straszna napaść Niemców na Polskę. Das ist der 9. November. 9. listopada. Die Reichspogromnacht mit dieser entsetzlichen Verwüstung der Synagogen und Verfolgung in Polen. Czyli noc kryształowa z pogromem Żydów. Und das ist der 27. Januar, die Befreiung von Auschwitz. Dass wir es nicht vergessen, was diese Daten, die verschiedenen Daten unserer Geschichte für unser Leben bedeuten. I 27 stycznia, czyli wyzwolenie obozu Auschwitz. Więc chodzi o to, żeby nie zapomnieć tych takich bardzo ważnych dat. Von ganzem Herzen danke ich Ihnen für diese Auszeichnung. Z całego serca Państwu dziękuję za tą nagrodę. Sie spornen mich an.
kann, mit vielen, vielen Freunden gemeinsam. Und ich freue mich, dass auch Freiwillige heute in Arbeit, wenn sie ihre Zeichen und damit sind, weiterzuarbeiten im Geiste der Versöhnung und des Friedens. Das ist, glaube ich, ogromna motywacja do dalszej pracy. Cieszę się, że są